Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Szkoła Orląt. Jest najstarszą i jedyną uczelnią lotniczą w Polsce, która kształci pilotów na potrzeby lotnictwa wojskowego. Została utworzona w 1925 roku w Grudziądzu jako Oficerska Szkoła Lotnictwa. 2 lata później przeniesiono ją na stałe do Dęblina. Zawsze mówię, to jest moja szkoła. W tej szkole zaczynałem moje życie i moją młodość. Tu spędziłem najpiękniejsze lata. Od 1945 roku w Dęblinie, ale byłem w grupie pierwszych słuchaczy tej szkoły. Druga wojna światowa przerwała funkcjonowanie szkoły. Była również najtrudniejszym egzaminem dla jej absolwentów. Zdawali go na frontach, na niebie Polski, Francji, Wielkiej Brytanii, Afryki i Chin. Nad wodami Morza Bałtyckiego, Północnego i nad Atlantykiem. W 1944 roku w wyzwolonym Zamościu powołano Wojskową Szkołę Lotniczą Wojska Polskiego. Rok później trzecią eskadrę przebazowano na lotnisko w Dęblinie. 13 kwietnia 1945 roku powołana została tam Wojskowa Szkoła Pilotów. Byłem promowany 20 czerwca 1945 roku. Tu, przed tym portem lotniczym, byłem promowany. Przeszedłem kurs instruktorski i po ukończeniu kursu instruktorskiego w końcu sierpnia 1945 roku zostałem instruktorem. I byłem w pierwszej grupie 20 polskich instruktorów, którzy przejęli tą różdżkę od tych pilotów, którzy szkolili przed wojną w Dęblinie. I te tradycje przenosiliśmy z okresu przedwojennego w okres nowy, powojenny. W 1947 roku Wojskową Szkołę Pilotów przemianowano na Oficerską Szkołę Lotniczą. Wtedy były tylko wyłącznie samoloty śmigłowe, nie było żadnych turbośmigłowych i odrzutowych, tym bardziej. To były lata 45, inaczej mówiąc, myśmy latali na samolotach, które były z frontu. Najczęściej po remoncie frontowym były przydzielane do szkoły. Podstawowym szkoleniem pilota to był samolot UT-2. UT-2, uczebny trenirowy samolot. Po-2, to jest ten słynny kukuruznik, dwukład. To też był samolot bardzo wolny, spokojny, ale nie znałem przypadku, bo on jako szybowiec mógł wylądować w każdym miejscu. Chętnie zawsze tu przyjeżdżam, chętnie odwiedzam tą szkołę i mówię, to jest moja szkoła, ponieważ rozpoczynałem szkołę, która była w ruinach, w gruzach. Pomoce naukowe z gruzów wydobywaliśmy, ale to były piękne lata, ciężkie lata, ale to była nasza młodość. Nie patrzyliśmy na to, że jest źle, że nie było właściwego umundurowania, że nie było może właściwego wyżywienia, że nie było gdzie spać. Różnie to bywało. Ale właśnie dlatego, że było ciężko, to najchętniej wspominam te okresy i czas. Pamiętam, iż wówczas szkoła cieszyła się po pierwsze dużym autorytetem, ale i wszędzie było widać podchorążych. Było ciasno, mało miejsca. Było kilkuset. W połowie lat 50. nastąpiły tam radykalne zmiany. Rozbudowano bazę szkoleniową, wprowadzono 3-letni system kształcenia. Piloci zaczęli się szkolić na samolotach odrzutowych MiG-15. W 1964 roku do szkolenia wprowadzono polskie samoloty odrzutowe TS-11 Iskra.
W okresie naboru do oficerskiej szkoły lotniczej w moich latach też było wielu kandydatów, ale każdy miał skończone jakieś szkolenie w aeroklubie. Skoki spadochronowe, szybowce, samoloty, bowiem wojsko dotowało aerokluby, bo to był pierwszy etap szkolenia. Może niektórym wydawało się drogo, ale to było tanio. To była pierwsza podstawowa selekcja. 1 stycznia 1968 roku oficerska szkoła lotnicza przekształcona została w Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą o 4-letnim okresie studiów, kształcącą personel latający i naziemny z tytułem inżyniera, dowódcy odpowiedniej specjalności. Szkolenie praktyczne odbywało się na odrzutowcu TS-11 Iskra i śmigłowcu Mi-2. W tym czasie szkoła osiągnęła swój największy rozwój. W jej strukturze funkcjonowało aż 6 pułków lotniczych i jedna samodzielna eskadra lotnicza. Nie brakowało entuzjazmu. Mieliśmy absolutnie wszystko. Lataliśmy bardzo dużo. Jak pamiętam, szkoła nalatywała w ciągu roku ponad 50 tysięcy godzin. Fachowcy wiedzą, że siły powietrzne teraz mniej przebywają w powietrzu. No nie zapomina się pierwszego lotu, pierwszego samolotu, pierwszego technika się nie zapomina. Być pod opieką nie tylko wykładowcy, ale instruktora, to już jest kolejny stopień wtajemniczenia. To już się wtedy chodzi tak jak instruktor, takie ruchy się wykonuje. Podobnie się nawet niektórzy czesali, niektórzy wąsy zapuszczali jak instruktor, bo instruktor jest to kimś, jest to ktoś. I ci, którzy służą teraz dęblinie w roli instruktora, pamiętajcie chłopcy, jesteście kimś. W 1994 roku w ramach restrukturyzacji Wojskowego Szkolnictwa Zawodowego Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza została przeformowana i od 1 października rozpoczęła działalność jako Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych. Prawdziwi kandydaci przygotowują się do tej szkoły już w szkole średniej. To nie jest decyzja w ostatniej klasie szkoły średniej. To jest decyzja, którą należałoby podjąć dużo wcześniej. Jeżeli ktoś zamarzył sobie o lataniu, to te marzenia, żeby te marzenia się zrealizowały, powinien o tym myśleć już w pierwszej, drugiej klasie liceum. Przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. W 2004 roku rozpoczęto kształcenie według nowego modelu 5-letnich dwustopniowych studiów na kierunku lotnictwo i kosmonautyka. Przyjmijcie w poczet studentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Gratuluję. Ku chwale ojczyzny! Szkoła współpracuje z uczelniami cywilnymi, głównie z Politechniką Warszawską. Dzięki tej współpracy podchorążowie kończyć będą uczelnie ze stopniem podporucznika magistra. Mój tata kończył tą szkołę w 1978 roku i byłem tym za... po prostu wiedziałem, że chcę to robić. Od młodych lat wiedziałem, że chcę latać. Szkoła oficerska jest spełnieniem moich marzeń, realizacją moich marzeń o lataniu i o zostaniu pilotem wojskowym. Główne wymagania, jakie stawiamy przed młodym człowiekiem, to znajomość języka angielskiego na poziomie 4 jedynek według Stanagu 6001. Prowadzimy test matematyczno-fizyczny, sprawdzamy kondycyjne przygotowanie, a więc sprawność ogólną, biegową, pływanie, no i prowadzimy na końcu takie rozmowy kwalifikacyjne. Pozwala to nam na zorientowanie się odnośnie motywacji tego człowieka do wstąpienia do naszej uczelni, motywacji do zawodu. Dowiadujemy się, sprawdzamy jego postawę. No, myślę, że ta krótka rozmowa, jaką prowadzimy, daje nam takie wstępne wyobrażenie, co sobą kandydat przedstawia. W pierwszym etapie kształcenia podchorążowie zdobywają wiedzę ogólną i ogólnowojskową. Szkolenie teoretyczne odbywa się na Wydziale Lotnictwa. I następnie powstanie z tego, z tych punktów plan lotu, który będzie można tutaj wykonać, prześledzić na tym zbiorniku. 40 podchorążych szkolimy na kierunku pilotażu, ale już z analiz wynika, że za 5, 6, 5, 8 lat
będziemy zmuszeni szkolić, również kształcić, nie tylko szkolić, ale i kształcić w innych kierunkach, czyli kontrolerów ruchu lotniczego, nawigatorów, służbę inżynieryjno-lotniczą, wspólnie z centrum w Koszalinie przeciwlotników. No, to jest dla całych sił powietrznych, nie tylko samych pilotów. Szkoła stawia na takie twarde wychowanie, ale to twarde wychowanie pomaga w późniejszym odnalezieniu się w pracy, w jakimś środowisku, odnalezieniu się w elicie podoficerskiej czy oficerskiej. Tak jest, rozumiem. Prawa odwrot. Cisza. Po niebaczność. Poczuj. Wyrównaj. 6:10, pora na zaprawa fizyczna. Odpowiednik w życiu cywilnym jogging. 3000. Przygotowanie do wyjścia na śniadanie. Śniadanie. Apel poranny. Sprawdzenie stanu, wyglądu wewnętrznego podchorążych. Wychowanie i przygotowanie odgrywa tutaj istotną rolę. I my nabieramy do szkoły oficerskiej po maturach. I przez ten okres 5 lat wychowujemy również i przygotowujemy do zawodu oficera. Marsz! Nauka po obiedzie, kolacja, przygotowanie do spania i śpią. I od 6 rano to samo. Równać chłopakom, jeżeli chodzi o sport. Jednak kobieta jest mniej zdolna co do takich rzeczy i było ciężko. Jest to szkoła dla kobiet, jeżeli generalnie potrafią sprostać wymogom fizycznym i jeżeli potrafią dostosować się do życia wojskowego. Już od wcześniejszego czasu interesowałam się lotnictwem i chciałam sprawdzić, czy mi się uda. Dostałam się i mam nadzieję, że będzie dobrze. Żadnych ograniczeń w stosunku do kobiet nie stosujemy, wręcz przeciwnie, zachęcamy. Lotnictwo staje się w ten sposób piękniejsze. Każda osoba, każdy podchorąży tylko czeka, kiedy wykona swój pierwszy lot. To jest, nie wiem, najważniejsza chyba sprawa tutaj dla podchorążego, dla przyszłego lotnika, który zapamięta tą chwilę do końca życia. Głównym moim zadaniem jest przygotować ich pod względem koordynacji wzrokowo-ruchowej, wyeliminowanie choroby powietrznej pilota, następnie wzmocnienie organizmu na przeciążenia, to co jest weryfikowane w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej. Zapewniam, że nasi podchorążowie są dobrze przygotowani, nawet bym powiedział, że nawet bardzo dobrze. W samolocie trzeba być przygotowanym na każdą jedną sytuację niebezpieczną. Począwszy od, nie wiem, pęknięcia opony na rozbiegu, skończywszy na awarii silnika w powietrzu. Trzeba być przygotowanym ewentualnie na katapultowanie. Przygotuj się do katapultowania. Głowa. Katapultuj się.
na decyzję o katapultowaniu wielokrotnie jest bardzo mało czasu i tutaj w tym nasza rola, aby wszelkie czynności do katapultowania przebiegały szybko, sprawnie i aby były wykonane poprawnie. Leciliśmy w dwa samoloty, parą, no i nad środkiem Radomia, po wypuszczeniu podwozia odczułem brak ciągu silnika. No i podjęliśmy z kolegą decyzję o skierowaniu samolotu w teren niezabudowany, w miarę niezabudowany i o katapultowaniu. Za chwili, gdy zaistniała awaria, do chwili mojego lądowania na ziemi na spadochronie minęło 30 sekund. Także raczej nie było czasu się przestraszyć. Od połowy trzeciego semestru podchorążowie realizują teoretyczne przygotowanie do lotów. Szkolenie na symulatorze jest bardzo istotne we współczesnym lotnictwie, ponieważ symulator kompleksowy umożliwia wykonanie w pełnym zakresie wszystkich zadań, jakie umożliwia samolot rzeczywisty. W symulatorze jest szkoleniem bezpiecznym i na początku oczywiście stwarza duże trudności młodym pilotom, ale zaczynając od najprostszych elementów lotu, a jeszcze wcześniej zapoznanie z wyposażeniem samolotu, wyposażeniem kabiny, pilot praktycznie poznaje szczegóły eksploatacji, wszystkie ograniczenia eksploatacji płatowca, silnika i następnie przystępuje do wykonywania bardzo prostych lotów. Z kursem 210, wysokość 600. 5431, wykonuj zgodnie z planem przestrzeń wolna. Przejdź na kanał 12, łączę z Debonice. Pierwszy ośrodek szkolenia lotniczego. Jego zadaniem jest szkolenie lotnicze podchorążych na samolotach odrzutowych TS-11 Iskra i śmigłowcach Mi-2 oraz wykonywanie usług transportowych na samolotach AN-2. Potrafimy w jakiś w taki sposób przygotować tego studenta, żeby ten stres był jak najmniejszy, żeby było więcej satysfakcji z wykonania tego lotu, pierwszego lotu, żeby ten młody człowiek, któremu przypinamy skrzydła, odczuwał tą olbrzymią radość z tego pierwszego lotu i olbrzymią taką dumę, że właśnie rozpoczęła się ta prawdziwa przygoda z lotnictwem. Stres jest duży i dużo jest emocji przy okazji tego pierwszego lotu. Dla nas, instruktorów i tutaj ludzi, którzy zajmują się szkoleniem młodych lotników, dochodzi jeszcze stres dodatkowy, bo instruktor, który danego ucznia wyszkoli i stwierdza, że nadaje się do lotu samodzielnego i dopuszcza go do tego lotu, przeżywa być może większy stres. Będę latał, to jest to, co mi się podoba, co chcę w życiu robić. To jest miejsce dla każdego, który chce i który chce coś wnieść do lotnictwa, który chce coś zaznaczyć i ma ku temu powołanie, bo tu nie ma miejsca na przypadkowych ludzi, którzy po prostu chcą tylko, żeby przesiedzieć i spędzić trochę wolnego czasu, a potem chodzić i mówić, że są pilotami. Liczymy na nowy śmigłowiec szkolny, liczymy na nowy samolot szkolno-bojowy.
czekamy, kiedy się pojawi, a zwiększy to naprawdę nasze możliwości i konkurencyjność ośrodka w stosunku do innych jednostek zajmujących się szkoleniem lotniczym. Zapraszamy! Latanie jest proste! Drugi ośrodek szkolenia lotniczego w Radomiu. Jego głównym zadaniem jest szkolenie na samolotach turbośmigłowych PZL-130 Orlik oraz zabezpieczenie dyżurów ratowniczych na śmigłowcach Mi-2. Drugi ośrodek szkolenia lotniczego od dawien dawna stanowi to pierwsze ogniwo w szkoleniu podchorążych. Jest ośrodkiem, który prowadzi podstawowe szkolenie lotnicze podchorążych przed szkoleniem zaawansowanym, które odbywa się w Dęblinie. Oprócz szkolenia podstawowego nasi instruktorzy prowadzą selekcję pilotów, także ci, którzy przechodzą do kolejnego etapu szkolenia, powinni sobie już dawać radę na kolejnym sprzęcie. Taka jest nasza rola, żeby nie tylko nauczyć, ale też wyselekcjonować pilotów, którzy będą mogli w przyszłości wykonywać loty na samolotach wielozadaniowych. Od 2004 roku w ramach uczelni funkcjonują baza lotnicza w Dęblinie. Jej głównym zadaniem jest logistyczne zabezpieczenie szkoły. Pierwsza komenda lotniska w Radomiu. Jej zadaniem jest logistyczne zabezpieczenie drugiego ośrodka szkolenia lotniczego. Szkoła podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie przygotowuje kadry podoficerskie dla potrzeb Sił Powietrznych. Szkoła Młodszych Specjalistów w Dęblinie przygotowuje specjalistów w zakresie naziemnej obsługi statków powietrznych. Ogólnokształcące Liceum Lotnicze przygotowujące kandydatów do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Jeżeli chodzi o lotnictwo, to kręci mnie to od 3, może 4 lat. Od czasu, kiedy obejrzałem takie dwa kultowe filmy, powiedzmy Top Gun, Pearl Harbor, nie wiem, tak jakoś mnie to wzięło, że musiałem tutaj przyjść. Jak byłem w gimnazjum w podstawówce, to śniłem dniami, nocami, marzyłem o tym, żeby latać, żeby zasiąść za sterami, poczuć, że jak to jest. Zainteresowanie jest bardzo duże. Mamy kandydatów i uczniów jednocześnie z całej Polski. Mamy podania gdzieś około 300 kandydatów. Z tego badania przechodzi około 80. 40 jest przyjętych do szkoły. I to najlepsi. Jesteśmy uczelnią, która szkoli rzędu kilkudziesięciu albo kilkuset na studiach, prawda? A nie kilkanaście tysięcy. Ale to jest ten plus, że każdego studenta znamy z imienia, nazwiska, znamy jego psychikę, wiemy jak sobie radzi nie tylko z matematyką i fizyką, ale jak sobie radzi w powietrzu, to jest przede wszystkim. I możemy określić jego przyszłość, czy pójdzie w kierunku tylko latania, czy może w kierunku dowódczym, czy jakimś innym. Szkoła się zmieniła, to jest zupełnie inna szkoła niż była w tym czasie, kiedy ja tutaj byłem. Jest to szkoła lepsza, lepiej wyposażona w pomocy naukowej. Nie mówię o tym, że skomputeryzowana. Również wydaje mi się, że kadra jest dobrze przygotowana.
akrobacje są tylko pokazaniem kunsztu pilota wojskowego, natomiast naszym głównym zadaniem nie jest akrobacja. A ta umiejętność ma nas uchronić od, no co tu dużo gadać, niebezpiecznych sytuacji w codziennej robocie. Zespół akrobacyjny Biało-Czerwonej Iskry powstał w 1991 roku. Kontynuuje działalność zespołu Rombik, utworzonego w 1969 roku w 60. Lotniczym Pułku Szkolnym w Radomiu. Skład zespołu zmieniał się wielokrotnie i ciągle się zmienia. Od początku piloci latają na odrzutowcach TS-11 Iskra. W maju 2000 roku przeniesiono zespół do Dęblina, do pierwszego ośrodka szkolenia lotniczego. Do zespołu należą najlepsi piloci, którzy osiągnęli najwyższe umiejętności w pilotażu samolotu wojskowego. Zespół tworzy 7 samolotów. Biało-Czerwone Iskry uczestniczą w pokazach lotniczych w całej Europie. Zespół nie tylko promuje swoje umiejętności, promuje również Polskę i polskie siły powietrzne. Proces tworzenia pokazów, ja mogę to powiedzieć na przykładzie naszego zespołu, trwa bardzo długo i z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że w tym roku nastąpiła kumulacja naszych możliwości. Wyszkoliliśmy pilotów do kręcenia pilotażu w pionie, 7 pilotów, którzy rozumieją się doskonale i w mojej ocenie w tej chwili jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do tego, aby wykonywać pokazy na tym sprzęcie, którym dysponujemy. Nie każdy, kto dobrze lata, będzie pilotem zespołu. Tutaj wchodzą jeszcze aspekty psychologiczne, towarzyskie, koleżeńskie. Wszyscy, myślę, że marzeniem wszystkich, tak jak było to moim marzeniem, czy moich kolegów, chcieliby latać w zespole, bo występowanie w zespole akrobacyjnym jest na pewno nobilitacją. Zespół to nie składa się tylko z ludzi, którzy latają, ale również z ludzi, którzy zajmują się przygotowaniem komentarza na ziemi, przygotowaniem muzyki, oprawy. To wszystko razem dopiero tworzy to show. Tak jak to sobie żartujemy, jeden z kolegów mówi, my robimy aero, oni robią show. Mamy kontakty przez wyloty zagraniczne z zespołem z Francji, Patrouille de France, z Włochami, z Frecce Tricolori, z Red Arrows. Także możemy sobie pogadać, niektóre elementy podpatrzeć, ale oni nie bardzo są skorzy, żeby zdradzać jakieś tajemnice. Kompleksów mieć nie możemy, bo jakby kompleksy to poświadczyło o tym, że my czegoś nie radzimy, czy do czegoś nie, nad czym sobie nie potrafimy poradzić. A myślę, że potrafimy sobie poradzić doskonale. Ten sprzęt, który mamy, wykorzystujemy i jakby cały czas rozwijamy się jeszcze i nowe rzeczy wprowadzamy. I to niekoniecznie ucząc się od innych, ale nawet samemu wymyślając różne figury. Zespół akrobacyjny Orlik powstał w 1998 roku decyzją komendanta rektora Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. 5 radomskich pilotów rozpoczęło wtedy treningi na samolotach PZL-130 Orlik. Cel był jeden – zaprezentowanie programu akrobacyjnego na najbardziej prestiżowych pokazach lotniczych w Fyford w Anglii. Cel został osiągnięty. Od tamtej pory Orliki uczestniczą we wszystkich ważnych międzynarodowych pokazach lotniczych. Zespół tworzy 9 samolotów. Reprezentuje 2. ośrodek szkolenia lotniczego w Radomiu. Nie ma możliwości, żeby ktoś się z nas nie bał. Zawsze jakiś dreszczyk emocji przed każdym pokazem, czy nawet treningiem występuje. Gdy odczujemy już ten moment, że nie czujemy tego dreszczyku emocji, czyli przestaniemy się bać, to znaczy, że już jest czas, żebyśmy od tego odeszli. Każdy zespół pokazuje to, co może, to, co potrafi najlepszego. Czyli jest to praktycznie na granicy możliwości sprzętu, jak również na granicy możliwości ludzi, którzy latają na tym sprzęcie.
zanim pilot wsiądzie na samolot F-16, to musi nalatać około 300-400 godzin na samolotach innego typu, więc gdzieś ten nalot musi zrobić. I po to właśnie my jesteśmy między innymi, żeby ten nalot pilotowi dać, tak aby bezpiecznie mógł wsiąść na samolot wielozadaniowy. Nasze programy uwzględniają wszystkie trendy światowe i myślę, że spełniają wszystkie wymogi, jakie stawia na nas tutaj ta chwila obecna. Jest ten moment, kiedy jesteśmy przed wprowadzeniem F-16 do sił zbrojnych. Ci, którzy marzą o lataniu na samolocie F-16, na supertechnice, mają wrota otwarte do dęblińskiej szkoły Orląt. Na pewno ich przyjmiemy bardzo chętnie, ale przede wszystkim tych zdrowych. No i tych, co chcą się uczyć języka angielskiego. Staramy się, aby certyfikując nasze programy lotnicze, pozyskać samolot, który byłby przejściowym samolotem szkolno-bojowym dla pilotów F-16, czyli z tą nowoczesną awioniką już w kabinie samolotu. Staramy się na bazie naszej uczelni po prostu kształcić i szkolić studentów z innych państw, bo takie doświadczenia w latach 70., 80. już mieliśmy, więc tylko kwestia kontynuowania. Pierwsze samoloty przylecą pomiędzy 8 a 10 listopada 2006 roku. Przylecą do bazy w Krzesinach i tam pierwsza eskadra tam będzie. Droga w kosmos to przez Dęblin faktycznie prowadzi. Także warto o tym gdzieś na dnie duszy myśleć. Bo wie pani, marzyć, żeby być lotnikiem, to jest piękne. Te marzenia się w moim przypadku absolutnie spełniły. A nawet powiem więcej. Ja byłem ponad marzeniami. Latanie to szczególna służba i szczególny zawód. To romantyzm połączony z niebezpieczeństwem, z szacunkiem, z uznaniem, jak i wielką przygodą w tym powietrzu. To jest zawód, w którym autentycznie pilot ma życie w swoich rękach. Latać, wie pani, na samolocie bojowym, to nie latać, to służyć, to poświęcić się absolutnie ojczyźnie. Bo na tym samolocie, ucząc się latać, pamiętać trzeba, że trzeba umieć i uczyć się walczyć. Wojsko wyrabia siłę woli, ćwiczy charakter, uczy kierowania, uczy zachowania w grupie, uległości pewnej w niektórych sytuacjach, w innych uczy zdecydowania. Także wojsko to jest twarda szkoła życia.
pilotom wszystkim życzy się tylu lądowań, ile startów, to jest przede wszystkim. Natomiast co jest im potrzebne? Wiedza, wytrwałość i optymizm. Życzę Wam radości życia, optymizmu. No i przede wszystkim starajcie się jak gąbka chłonąć wiedzę.